Piętno włączyło się do orkiestry Serc, która zagrała już po raz 24. W tym roku zbierano na diagnostykę osób w podeszłym wieku. Bo ktoś się chciał włączyć w akcję, to się włączył. Nie mam nic na siłę pod żadnym pręgierzem, także jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. Chodzimy sam w tej chwili po 3 godzinach. Wróciłem z chodzenia do puszek, również zbierałem. Rano odprawiono wolontariuszy. Ludzie mają dobre serca w Kutnie i po prostu chcą pomagać. No właśnie, wy jesteście wolontariuszkami. Powiedzcie im po kolei, dlaczego? Nie wiem, chcę pomagać. Chcę pomagać ludziom. Lubimy pomagać, to dobra rzecz. To mi sprawia radość. Sprawia, że dzieci, my dajemy coś mało, a dla nich to jest coś wielkiego. Widownia mogła podziwiać występy wokalno-taneczne. Każdy, kto tylko mógł i chciał, włączył się w akcję. Tak naprawdę od kiedy tylko WOŚP działa w Kutnie, zawsze gdzieś tam w mundurze ktoś pomaga, czy w kadeku, czy chodząc puszką. Jesteśmy po prostu od zawsze, ja nawet nie pamiętam. Pieniądze zbierała nawet grupa rekonstrukcyjna. Podchodzą do was młodzi, czy ci trochę starsi? Głównie są to osoby w wieku powyżej 16 roku życia, ponieważ takie są po prostu zasady, żeby dzieci nie bawiły się, ponieważ jest to jednak kontuzjogenne i sprawia pewną dozę bólu, ale bawimy się, tak powiem, od 16 roku życia wzwyż. O co najczęściej pytają? O co najczęściej pytają? Ojejku, czy przede wszystkim czy to boli? No i od razu można odpowiedzieć wprost, boli. Do akcji dołączyli się kutnowscy rzeźbiarze czy wystawcy. Że jak co roku twórcy kutnowscy biorą udział i wspierają Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Oczywiście przekazujemy też na aukcję jakąś pracę, która jest potem licytowana, a dochód idzie na orkiestrę. Zabawki, słodkości, ozdoby dla dorosłych. Swerling zwykły, serowa szachownica, cytrynowa pychotka, śmietanowo-jabłkowe, jest sybirak siedlecki, ciastka z firmy Szrek. Mamy tutaj biżuterię wykonywaną z koralików, troszeczkę haftowanych rzeczy, filcowych. Młodzi i starsi mogli też nauczyć się sztuki origami. Czy zainteresowanie warsztatami jest? Tak, co chwilę mamy chętnych, także korzystają. I dorośli również. A jak idzie tym najmłodszym? Najmłodsi troszeczkę potrzebują wsparcia i pomocy, ale myślę, że będą origamiści z nich w przyszłości. A na czym to polega tak naprawdę? Że się składa kartkę w odpowiednim kształcie, no i wychodzą różne fajne rzeczy. No właśnie, różne fajne rzeczy. A ty co złożyłaś? Serduszko. Trudno było złożyć takie serduszko z papieru? Tak. Ale się udało. Mhm. Ktoś pomagał? Pani Nadia. A powiedz mi, czy w domu też będziesz składać takie różne rzeczy z origami? Tak. Czyli już wiecie, jak to się robi? Tak, tak, umiemy. W Kutnowskim Domu Kultury, gdzie mieścił się sztab, można było również oddać krew. Na placu Piłsudskiego była gratka dla fanów motoryzacji. Auto ma silnik 400-kątny plus nitro. No wiadomo, no zawieszenie jest przygotowane, wszystko tak pod zawody. Nie jest to na pewno zawieszenie nadające się do jazdy w ruchu miejskim. Trwa liczenie pieniędzy, które udało się zebrać podczas orkiestry. Najważniejsze to jest to w tym, że w jakimkolwiek szpitalu, jakiekolwiek dziecko się nie urodzi, czy w Łączyce, czy w Warszawie, czy w Łodzi, czy w Kutnie, pierwsze co jest robione to badanie przesiewowe słuchu każdego dziecka. Jest sprzęt z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy praktycznie w każdym szpitalu w Polsce. I robimy to, aby uratować czyjeś życie ludzkie niejednokrotnie, może i naszego sąsiada, bliskiego. Najważniejsze, że potrafimy oddać część siebie komuś innemu. Akcję zakończyło, jak każdego roku, światełko do nieba w parku Traugutta.